Dzień dobry, Iwona Górna, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest bardzo wyjątkowy gość. Jest to Dariusz Szyndelarz, czyli Darku. Witaj, cześć Iwonko. Darek Witajcie wszyscy. Jest jasnowidzem, zajmuje się również coachingiem i stworzył bardzo ciekawy projekt, jakim jest dolinacudów.pl. Darku, proszę przedstaw nam się bardziej, powiedz coś więcej o sobie, żeby widzowie mogli Ciebie poznać. Dzień dobry kochani, witajcie. Ja nazywam się Dariusz Szyndelarz i to, co powiedziałaś do tej pory, wszystko się zgadza. Gdzieś ta droga do nazwania siebie jasnowidzem w moim przypadku trwało około 5-6 lat. I dopiero po tym czasie, po tej pracy z ludźmi, po tym pracy ze sobą przede wszystkim, byłem w stanie powiedzieć tak, ja jestem w stanie gdzieś widzieć te przestrzenie pewniej i się dzielić tym z drugim człowiekiem. Bo jasnowidzenie nie polega tylko na tym, że mam szklaną kulę, w którą patrzę, ale zaglądam w przestrzenie i jestem w stanie znaleźć tą odpowiedź, która buduje drugiego człowieka. I przynajmniej ja tak działam, że informacja, którą dostają ode mnie moi klienci, przyjaciele, ma właśnie wnosić do ich życia tą, po pierwsze, nadzieję, ten cud, o którym dzisiaj będziemy też rozmawiać. I to, że ta prawda, jego prawda, albo moja prawda o nim, ma go budować. I taki jest mój cel, taka jest moja intencja tego, co robię. Druga część tego projektu, który tworzę, jest też ten portal dolinacudów.pl, w którego intencją jest stworzenie miejsca dla każdego z nas, kto szuka swojej drogi, żeby mógł zobaczyć to z różnych perspektyw. Z perspektywy mojej, twojej, innych ludzi, którzy wspierają nas na swojej drodze i żeby mogli tą swoją prawdę wybrać. Więc taka jest moja intencja. Trochę się tam dzieje, trochę też nagrań, spotkań, więc no, tym się zajmuję na co dzień. Czyli taka fajna płaszczyzna do wymiany doświadczeń swoich, wymiany też wiedzy i wzajemnego wsparcia. Dokładnie. Tak, dokładnie. Właśnie o to mi chodzi. Bardzo pięknie. A dzisiaj z Darkiem, moi drodzy, porozmawiamy o tym, jak otworzyć się na cuda. I Darku, powiedz mi właśnie, jak ty sam definiujesz cud, cuda? Co to jest według ciebie? Jak się tak zastanawiałem przed naszą rozmową a propos tego pojęcia. Najważniejszym dla mnie, bo cuda można definiować na kilkanaście sposobów, ale takim najważniejszym dla mnie jest to poczucie tego, że to, co niematerialne, czyli to, co wypracowuję w sobie, spotyka się z tym, co jest materialne, czyli nagle, bo niespodziewanie, dlatego to się pewnie cuda nazywa, niespodziewanie spotyka nas coś, na co czekamy bardzo długo, bądź coś, nad czym bardzo długo pracowaliśmy. Ze sobą, z przestrzeniami, z energiami i nie tylko, z marzeniami też, bo marzenia spełnione to też jest takim znakiem, że cuda się dzieją. Tak naprawdę cuda dzieją się każdego dnia, bo to, że my żyjemy, to, że jesteśmy w stanie wstać z łóżka, czy pójść do pracy, czy zarobić pieniądze, to też jest pewnego rodzaju cud, które warto zauważać. Bo od tej wdzięczności, czy tam zauważania tego małymi krokami, jesteśmy w stanie być przygotowani na te największe cuda, które dzieją się w naszym życiu. Tak, dokładnie, więc to wszystko kwestią naszej percepcji, jak my postrzegamy nasze życie, bo możemy postrzegać nasze życie i przeżyć go, tak jakby w ogóle nie było ani jednego cudu, albo możemy potraktować nasze życie, tak jakby ono całe było wielkim cudem i składało się z setek, z tysięcy innych cudów. Dokładnie. I wiesz co, ostatnio co obserwuję wśród swoich klientów i nie tylko, że my bardzo często jesteśmy pomiędzy tą krainą duchową, że tak powiem, i ludzie bardzo dużo tam przybywają, tylko że to w pewnym momencie nie łączy się z rzeczywistością. I ten brak zauważania cudów codziennych, takich właśnie jak smak kawy, herbaty czy zapach kwiatów, nie pozwala nam doświadczać tych cudów, które są u góry. I bardzo często ludzie za bardzo tam odbiegają i nie łączą tego, bo to jest też i proste, i nieproste, żeby właśnie być tu i teraz. O tym, co się tak dużo mówi, że jak będziemy w tej przestrzeni, w tym momencie, to jesteśmy w stanie zauważyć, co się dzieje wokół.
A w jaki sposób otworzyć się na te cuda? W jaki sposób je zauważać i pozwolić, żeby one zaistniały w naszym życiu? Wiesz co, to jest tak, że przynajmniej ja to tak obserwuję, że do momentu, w którym ty nie postanowisz, że chcesz te cuda doświadczać, to wiele się nie zadzieje. To jest taka pierwsza decyzja twoja, że ty chcesz tych cudów doświadczać. A jakie te cuda są, to zależy od wielu czynników. Pierwsze to twoje przekonania na temat cudów. Bo my bardzo często zawsze chcemy to, czego nie mamy. Bardzo często marzymy o tym ciągle i ciągle, co nie oznacza, że nie mamy marzyć. Ale jeśli chcemy otworzyć się na początku, trzeba zatrzymać się w tym miejscu, w którym jesteś, rozejrzeć się, co się dzieje wokół nas, wyrazić też pewną wdzięczność za to, co jest i zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Bo jeśli ty w tym momencie, jak to słuchamy, doświadczasz trudnej rzeczy, to nie dość, że jeszcze musisz za nie podziękować, w sensie tu pewnie się dziwisz, że dlaczego musisz za nie dziękować, to ważniejsze za tym dziękowaniem jest zrozumienie, dlaczego to mnie spotyka. I to jest tak zwana droga. Droga, którą Wszechświat nam też bardzo często pokazuje i może w tym momencie masz z tej drogi, którą teraz jesteś, zejść, żeby to zauważyć, bo dla ciebie jest inna droga, która prowadzi cię do tego samego celu. Tylko może nie akurat tak, tylko może masz się zatrzymać, zrozumieć i pójść dalej, dalej do przodu. I to zrozumienie tak naprawdę dla mnie jest ważniejsze niż to tak naprawdę, że te zauważanie tego coś, co się dzieje tutaj. Musisz zrozumieć, dlaczego tak naprawdę pewna rzecz się wydarzyła, a ze zrozumieniem przychodzi to uwolnienie. I wtedy otwierają się nowe przestrzenie. Tak, bo wszystko dzieje się po coś i te sytuacje, które nas spotykają, są po to, żebyśmy coś zrozumieli, coś przepracowali, coś zmienili. Wtedy właśnie, jeżeli to zauważymy, zrozumiemy, podejmiemy działanie, dzięki któremu zmienimy nasze wnętrze, bo to nasze wnętrze odbija tą rzeczywistość i tym samym otworzymy się na cuda. I te cuda wtedy będą tak bardzo powszechne w naszym życiu. Ale ważne to, co powiedziałeś, żeby zauważać je, bo jeżeli będziemy zauważać, to dajemy sygnał, że doświadczamy tych cudów, to coś nam sprawia frajdę, radość, więc będziemy dostawać tego jeszcze więcej i jeszcze więcej. To jest tak zwana synchroniczność, że tak. Jeśli człowiek jest gotowy i synchroniczny z tym, co jest tutaj w środku, tak naprawdę tej synchroniczności doświadcza na zewnątrz, tak. Że idzie, wszystko załatwia się z lekkością, łatwością, albo inaczej, załatwia się tak, jak my tego chcemy w środku. I to jest taka jedna część. A druga część, której jeszcze nie powiedziałem, to jest, żeby otworzyć się na cuda, ważna jest praca nie tylko z marzeniami, ale praca ze sobą. Czyli im bardziej poznajemy siebie, tym bardziej jesteśmy w stanie zobaczyć, na jakie cuda jesteśmy gotowi. Bo nie wszyscy, jakby tutaj zrobić jakąś ankietę i zapytać, czy jesteś gotowy na największe cuda w swoim życiu, to tak naprawdę część z nas powie, że ja nie jestem gotowa na te cuda, bo nie mam przestrzeni, nie mam pozamykanych wielu spraw, bo to też bardzo mocno wpływa w energii na to otworzenie się na nowe, bo my często żyjemy tym, co jest za nami, nie przed nami. Więc praca nad sobą sprawia, że potrafimy te priorytety w naszym życiu też ułożyć. A jeśli naszym priorytetem będziesz ty, praca ze sobą, cuda, zrozumienie i tak dalej, będziemy w stanie pójść dalej bez oporów. Tak, właśnie dzięki tej pracy nad sobą, jaką podejmiemy i wykonamy, uzdrowimy siebie, swoje wnętrze, tym samym swoje życie i spowodujemy, że będzie spójność pomiędzy tym, co myślimy, co mówimy i robimy. I wtedy jest najlepsza droga do tego, żeby właśnie te cuda czynić i żeby one też działy się w naszym życiu. A jak sądzisz, Darku, właśnie czy duchowość i otwarcie się też na tę sferę człowieka, bo jesteśmy oczywiście, nie jesteśmy tylko tą materią, którą widzimy w lusterku, tylko przede wszystkim jesteśmy energią, więc jesteśmy właśnie też związani z duchowością. Czy otwarcie się na te aspekty pomaga, żeby śmiało właśnie doświadczać tych cudów w swoim życiu?
Tak, i tutaj oczywiście, że tak, jak najbardziej, bo duchowość, tak naprawdę, jakąkolwiek byśmy nie dotknęli, czy religijną, czy taką, którą my gdzieś tutaj przedstawiamy, tą lekką, taką, która jest tą wolną wolą, bez ograniczeń, bardzo mocno wpływa na nasz proces kreacji, bo kreacja to jest ten cud, że jesteś w stanie wykreować to, o czym marzysz, to, na co jesteś gotowa. Więc duchowość mi osobiście pozwala zgłębiać siebie, tym bardziej, że pokazuje mi, co jest dla mnie ważne na ten moment, a co nie. Więc im, bo wiesz, to są też różne techniki, jakieś specjalne prace z energią i nie tylko. To wszystko jest kwestia indywidualna i nie mnie to oceniać, która jest lepsza, która gorsza. Pod warunkiem, że to powoduje w tobie lekkość działania, lekkość lekkość twoich wyborów i to, że to działa. Bo dla mnie wyznacznikiem tego, że duchowość jest tym cudem, jest to, w jaki sposób ty funkcjonujesz na co dzień. Że jeśli wiedzie ci się w życiu, jesteś w miarę szczęśliwy, potrafisz zarobić pieniądze, potrafisz zadbać o ludzi, wspierasz ludzi, te efekty widać i to ci wszystko pomaga w takim życiu codziennym, w tym skafandrze, którym jestem. Dla mnie to jest wyznacznik tego, że ta duchowość jest dla mnie. I każdy może wybrać swoją ścieżkę, czy jakieś techniki, czy po prostu pracy samej ze sobą. A jaki sposób to zrobisz, to zależy tylko i wyłącznie od nas samych, nie? Dokładnie tak. I ważne, żeby chcieć przede wszystkim, pierwszy krok, jaki należałoby wykonać, to właśnie chcieć coś zmienić w swoim życiu. A w momencie, kiedy się otwieramy na to, że coś chcemy zrobić, to sposoby dojścia do tego właśnie celu same się pojawią. I wtedy sobie możemy śmiało wybrać, co najbardziej z nami rezonuje, co najbardziej nam pasuje. Tak, wiesz co? Chcieć jak chcieć. Ale tutaj, bo my wszyscy chcemy. My wszyscy chcemy, żeby wszystko się zmieniło, żeby od jutra było inaczej, ale część z nas nie chce wziąć za swoje decyzje odpowiedzialności. O tak. I tutaj samo poczucie chcenia jest fajne, bo to właśnie też w jakiś sposób nas motywuje, ale nie doprowadza do tego momentu, że te drzwi trzeba otworzyć. A żeby te drzwi otworzyć, musisz wziąć za to wszystko odpowiedzialność. I my tak spychamy też bardzo często w duchowości odpowiedzialność za swoje decyzje tutaj, w tej materii, w tym imieniu i nazwisku, bo ja nie wiem, co mnie spotka, jak, może inaczej, wiem, co mnie spotka w energii, ale nie wiem, co się zadzieje w materii. I łącznikiem tego ciała i ducha jest właśnie ta odpowiedzialność, tego, że ja dzisiaj odpowiedzialnie kreuję swoje życie i jeśli świadomie wybieram, to świadomie spodziewam się tego konsekwencji i wybieram te konsekwencje jako następstwo mojej decyzji. I to jest też dla mnie przynajmniej i mi pozwoliło kreować życie w taki sposób, na który ja jestem gotowy. Może nie taki, jaki chcę, ale na który jestem gotowy, bo jeśli mam doświadczać pewne rzeczy, to ja ich doświadczę z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością tego, co wybrałem. Bo jeśli widzisz gorący kubek, to ode mnie zależy, czy ja go złapię i się poparzę, czy poczekam, aż ustygnie. Może to jest takie słabe porównanie w życiu codziennym, ale jeśli decydujesz się być w przestrzeni na przykład lęku, no to ta decyzja też należy do ciebie. Oczywiście to też są różne składowe tego wszystkiego, ale to od ciebie zależy, czy ty z niego wyjdziesz, czy nie, biorąc za swoje życie odpowiedzialność. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale większość klientów, która też do mnie przychodzi, bycie w poczuciu tego, że ktoś ma za mnie wybrać, jest wygodniejsze, bo nie muszę na nikogo, nie muszę, mogę zwalić tę odpowiedzialność na drugiego człowieka, bo on tak za mnie wybrał. Niby wygodniejsze, natomiast bardzo odejmujące nam mocy, bo jeżeli weźmiemy tę odpowiedzialność sami na siebie, to jest moje życie, to ja decyduję, co ja robię, jakie są moje dążenia i czy faktycznie te cele, które sobie wyznaczam, są moimi celami. To właśnie też poznamy poprzez pracę ze sobą. Jeżeli tu mamy wszystko ustawione, wszystko się zgadza, wobec tego działamy i mamy niesamowitą moc. I jeszcze bardzo ważne, Darku, to co powiedziałeś, a mianowicie tej gotowości na dany cud, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to żeby się zastanowić, czy aby na pewno tego chcę. I ja mam taki cały skrypt, który właśnie aż chyba po 3 razy się pytamy, czy na pewno tego chcę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli
sobie przyciągniemy, możemy nawet różnymi technikami, nawet siłowo zrealizować sobie różnego rodzaju marzenia, ono się, albo te marzenia się zrealizują i następnie, jeżeli nie byliśmy na to gotowi, to możemy tak dostać, nie tak. powiem po jakiejś części ciała, ale równo dostać i nam to wtedy pokaże, nawet to się zrealizuje, ale po krótkim czasie wszystko się rozpryśnie, bo nie było to zbudowane na solidnych fundamentach. Bo to nie było twoje, nie? I to mi się przypomina tak. historia, bo prowadziłem takie warsztaty dla kobiet i zadałem im pytanie, dziewczyny, wypiszcie mi swoje wszystkie marzenia. No i wszystkie złapały te długopisy, wypisały te wszystkie marzenia od góry do dołu. Ja mówię, dobra, to ja mam teraz kolejne pytanie. Świetnie, że macie marzenia, bo marzenia nam są potrzebne. A teraz zadaję wam drugie pytanie. Które z tych marzeń są twoje? Mhm. I w tym momencie dałem im 3 minuty i słyszę płacz. Szlochanie, które po prostu, no jak tylko sobie przypomnę tę sytuację, to już tam jestem i to słyszę. I okazało się tak naprawdę, że większość z marzeń, która była na tej kartce tej pani, była męża, który uwielbiał jachty i jej marzeniem było pojechać na wycieczkę jachtem po całym świecie. Jej marzeniem było, były wakacje nad domkiem gdzieś tam nad morzem, gdzie ona nie lubi morza, ale ona kocha tak swoje dziecko, że to dziecko jej powiedziało, co ono chce i przyjęło to jako swoje. I w momencie, w którym ona zobaczyła, tam było tylko jedno marzenie, które było jej. Jej marzeniem było tylko, żeby być szczęśliwą, a wynikiem tego wszystkiego były te wszystkie marzenia, które były u góry. I ta priorytetyzacja tych wszystkich swoich marzeń, innych marzeń, marzeń właśnie swoich dzieci, partnerów, też jest ważna. Tylko, że zauważenie tego, że ja jestem najważniejszy w tym wszystkim, w tym całym procesie mojego doświadczenia, przecież ja nie doświadczam za innych, tylko doświadczam za siebie, jest w stanie zobaczyć, że to ty jesteś tym cudem, nikt inny. Więc no, to było dla mnie tak bardzo duże doświadczenie, że teraz właśnie tak jak ty, zadaję pytanie, czy to jest tak naprawdę twoje? Tak. Czy może ktoś ci to powiedział, czy może ktoś ci to pokazał? I nie ma w tym nic złego, że my bardzo często kopiujemy od innych. I to jest też okej, bo może któreś słowa wybrzmiało w tobie najbardziej, usłyszałeś to gdzieś indziej i poczułeś to jako swoje, tylko zadaj sobie pytanie, czy to jest moje? Jeśli to jest twoje, to przyjmij to jako twoje. I to w zupełności wystarczy. I to też pozwoli ci na ten się otworzyć. Jeżeli już będziemy mieć pewność, że chcemy tego cudu i on faktycznie wypływa z naszego wnętrza, jest to zgodne z nami, to jakiego rodzaju jeszcze możemy sobie sami postawić kłody, pod nogi rzucić, postawić blokady? W jaki sposób sami możemy siebie ograniczać? To od razu słowem klucz tutaj jest słowo sami siebie ograniczamy, a nie, że ktoś, coś i tak dalej. Nie jest zewnętrzna sytuacja, tylko my sami. Więc powiedz Darku, w jaki sposób? Po pierwsze nasze przekonania. Przekonania na temat siebie to są najważniejsze, bo to są nasze filtry, przez które my patrzymy na świat. Więc jeśli ty patrzysz na siebie, albo inaczej, nie możesz patrzeć na siebie w lustrze, to nie jesteś w stanie zauważyć wszystkiego. Więc nasze przekonania na temat siebie, na temat pieniędzy na przykład, bo bardzo często my chcemy też tą obfitość sobie wykreować, ale nie mamy tych podstaw, które są w stanie nam pokazać, czym ta obfitość jest. Bo przecież, jak sami wiemy, obfitość to nie są tylko pieniądze, to są ludzie, to są energie, to, to są też te tak zwane przypadki, które zdarzają się i pokazują, że ten świat jest obfity w każdym tego słowa znaczeniu. Więc to jest taka pierwsze ograniczenie, które my sobie sami stawiamy. Dalej to nasza gotowość. Gotowość, która jest bardzo dużą blokadą, bo jeśli my nie mamy miejsca, żeby coś się zadziało, bo mamy na przykład pełną szafę starych ciuchów, stare dokumenty, stare kalendarze, które bardzo często się zdarzają, to my blokujemy siebie na to, co będzie. I moja zmiana taka codzienna ruszyła w momencie, w którym ja zastanawiałem się, dlaczego nie idzie wszystko tak gładko. I okazało się, że, bo sobie zrobiłem wgląd i zobaczyłem, co mnie blokuje, okazało się, że to są jakieś papiery. I zobaczyłem moment, w którym ja śpię pod łóżkiem, miałem szufladę, w którym miałem kalendarz z 7 lat.
I w momencie, w którym je wyciągnąłem, podziękowałem im, spaliłem je, tak naprawdę cała karuzela się zaczęła, bo okazało się, że ta przestrzeń tych starych lat już nie jest mi potrzebna. I dokładnie. To chodzi o tą gotowość, że my jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć kogoś, bo jeśli chcesz przyjąć cud do siebie, no to musisz też mieć przestrzeń, żeby to się zadziało. A jeśli to się nie zadzieje, bo na przykład nie ma miejsca, bo tak. Jest brudno, bo jest bałagan, bo coś jest niezamknięte, no to się nie zadzieje. Nawet jakbyśmy próbowali coś wymusić, no to się nie zadzieje, bo nie otworzy się. Nie otworzą się te drzwi, bo będą zagracone. Zagracona i zablokowana energia właśnie w przeszłości, tak. Albo też w relacjach z osobami, z którymi ktoś jeszcze chce mieć jakikolwiek taką relację, jak sobie wymarzył, a to już się dawno skończyło, a dalej tkwi w przeszłości i nie ma mowy, żeby poszedł do przodu w tych kwestiach, bo tak jak mówisz, nie ma miejsca, po prostu nie ma miejsca. Więc sprzątamy, to jest taka inspiracja a propos wiosennych porządków, prawda? O tak, ono właśnie nie bez powodu pewnie to powiedziałem, ale to wszystkim proponuję. Stare faktury, które już nie są potrzebne, tak. Kalendarze, notatki, które są bardzo często obciążające, bo jeśli prowadzicie jakiś kalendarz, w którym opisujecie swoje przemyślenia i tak dalej, no to jest fajne, tylko zwróćcie uwagę na to, co chcecie, żeby zostało na kolejne lata. Jeśli coś was nie buduje, to nie jest wam potrzebne. Stare ciuchy, bo się przydadzą, bo na czarną godzinę będzie to, a może schudne, a może nie schudne. Tak zwane przyda się, nie? Tak zwane przyda się. A to tak nie działa. To tak nie działa w energii. Energia lubi płynąć i tak. Energia radości, szczęścia, obfitości lubi płynąć i nie lubi, jak coś ją blokuje. A blokuje ją też właśnie, bo to jest kolejna rzecz, którą gdzieś zobaczyłem i też przepracowuję z moimi klientami, to jest wygoda. Bo bardzo często przyzwyczajenia, które mamy przez 20, 30, 40 lat, są naszą wygodą. I nie chcemy zmieniać. Chcemy, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Ale tego nie ruszamy. Bo jest mi tak dobrze. Tak. Bo mi jest tutaj tak ciepło. No po co ja mam wychodzić na zewnątrz, szukać tego szczęścia, jak to szczęście może przyjść do mnie? I to nasza wygoda też jest bardzo dużą blokadą, albo inaczej przekonania na temat naszej wygody. Bo jeśli chcemy wyjść gdzieś do ludzi, no to musimy się przygotować, musimy się ubrać, musimy się dobrze czuć, musimy zadbać o siebie, żeby być na to gotowym. I wtedy jesteśmy w stanie wziąć za to odpowiedzialność i wyjść do tego. I to jest dla mnie przynajmniej klucz wszystkiego, że jeśli poczujemy, że jeśli chcesz, żeby w twoim życiu działy się cuda, to usiądź, zrób sobie taką listę rzeczy, które cię blokuje, które musisz zamknąć i za które chcesz albo nie chcesz wziąć odpowiedzialności. I wtedy to powoli przepracowywać, bo w tym całym naszym duchowym świecie też warte zauważenia jest nasza konsekwencja. Jeśli my konsekwentnie działamy, tak naprawdę to się dzieje jedno po drugim. I wtedy te cuda jesteśmy w stanie zauważyć wszędzie, na każdej części naszego życia. Porządki mają bardzo duże znaczenie, dlatego że jeżeli posprzątamy, to jest coś takiego, że w energii nie ma pustki. Więc jeżeli zrobimy lukę, to zaraz ona zapełni się tym, czego naprawdę chcemy, co nas sprawi radość. Więc dajemy przestrzeń i pole dlatego, żeby to nowe przyszło. Jeśli sprzątamy, to żebyśmy sprzątali właśnie z intencją, żeby przyszło coś nowe, lepsze. Tak. Ale żebyśmy też tych oczekiwań, które mamy, co do wszystkiego, nie mieli aż tak zawężonych. Bo jeśli my będziemy tylko i wyłącznie tak kluczowo się trzymać jednego, to okaże się, że nie zauważymy drugiego. Jeszcze lepszego. Tak, dokładnie. Więc oczekiwanie najlepszego rozwiązania, najlepszej decyzji jest tym, co pozwoli, żeby to najlepsze przyszło. A najlepsze będzie to, co jest zgodne ze mną. I no i niech tak będzie, nie? Tak, właśnie w medytacjach, które układam, robię coś takiego, że na koniec sobie możemy wizualizować dany cel, dane marzenie, które ktoś chce, ale zawsze właśnie mówię, żeby dodawać takie zdanie, że otwieram się na to lub na coś jeszcze lepszego. Wtedy właśnie nie ma tego zamknięcia, co powiedziałeś, że tylko to i tyle, tak? Bo nie wiemy do końca, czy akurat to, czego bardzo chcemy, będzie dla nas takie naprawdę super. Może jest coś jeszcze piękniejszego, o czym nawet byśmy sobie nie pomyśleli.
To jest tak zwany horyzont, nie? Tak. Że więcej i więcej dajesz sobie przestrzeni, tym więcej jesteś w stanie zauważyć. Tak. I oczekiwania to jest jedno, radość to jest drugie, no i ta kreacja, która w nas jest nieskończona. To już daje nam takie widzenie 360 nawet, chce mi się powiedzieć, bo jesteśmy w stanie wybrać, co jest dla mnie najważniejsze. A powiedz nam, Darku, o swoim cudzie, którym mógłbyś się z nami podzielić. Czy takiego udało ci się zrealizować? Co sprawiło ci taką wielką frajdę? Co? Moim cudem? W sumie mam dwa cuda. Mam dwójkę cudownych dzieci, które dla mnie są największym cudem tego, że... Bo byłem i też przy momencie ich narodzin i widziałem, już mają i 2 i 5 latek. I to jest dla mnie największy cud. Cud, w którym ja mogę przejrzeć siebie, bo ja widzę w nich i wszystko to, co ja przepracuję, automatycznie ukazuje się w nich samych. I to jest fajne doświadczenie, bo ja tak z poziomu ducha też bardzo mocno pracuję i z nimi, i ze sobą, więcej ze sobą, ale to i tak obserwuję w tym, co się dzieje wokół nas. Więc to jest taki mój moje dwa największe cuda. A codziennie, tak naprawdę, jak się budzimy, to budzę ja, to jest dla mnie cud, że jestem w stanie zauważyć to, że jestem w stanie pobyć w tym, ale też jestem w stanie mieć też czasem gorszy dzień, bo przecież każdy z nas doświadcza. Ja nie doświadczam tylko tego wszystkiego, co jest u góry, ale też doświadczamy tego tej codzienności i nieudawanie tego, że tego nie ma, że tego nie widzę, albo spychanie tego, to też dla mnie nie jest, dla mnie to jest bardziej zaprzeczeniem tego cudu. Ale dla mnie cud na teraz, to co ja doświadczam, to są ludzie, których spotykam, to są właśnie takie małe sytuacje, synchroniczności, dzieci, rodzina, przyjaciele, wszystko to, co mnie spotyka teraz, dla mnie jest cudem. A takim największym, patrząc w tył, to są właśnie te dzieci, które naprawdę dają mi bardzo dużo siły i tego, że warto, nie? Warto to robić. Warto pracować ze sobą, no i przekazywać to dalej. Tak, właśnie, bo nie ma czegoś takiego, że dzieci są niegrzeczne, tylko właśnie dzieci odbijają to, co jest w naszym wnętrzu i to mamy bardzo szybko to pokazane, więc tak jak powiedziałeś, że ty zmieniasz w sobie i od razu widzisz zmianę w dzieciach i to jest właśnie piękne. I to jest właśnie ta świadomość, wiesz, o tym właśnie rozmawiam, to jest świadomość takiego innego już stylu życia, że wiemy, jak działają prawa, jak tym wszystkim się posługiwać, jakie mamy możliwości, jakie możemy mieć wglądy do różnych informacji. Ty masz tam jeszcze bliższe masz kontakty z tą górą. Więc świadomie się tym wszystkim posługujemy. Więc to jest takie naprawdę bardzo budujące, że faktycznie warto jest wykonać tą całą pracę ze sobą, zgłębić te różne tajniki wiedzy, nauczyć się, dowiedzieć, posprawdzać też na sobie oczywiście, żeby później świadomie sobie żyć, kierować swoje życie, żeby nie było, że coś mnie spotkało i później załamywać ręce, dlaczego to się stało, tak? Albo szukać winnego. To jest to my robimy najbardziej, nie? Że my już znajdujemy winnego, ale to zgadzam się z tobą. Tak. A ta synchroniczność, o których mówiłeś, to też na co dzień po prostu tak się nimi bawię, a ostatnio właśnie jak byłam w Egipcie, doświadczałam tego po prostu w ciągu dnia, to już właśnie to była jedna wielka synchroniczność. Takie rzeczy, cuda właśnie się działy. Aż postanowiłam zorganizować moje warsztaty właśnie związane z obfitością w Egipcie, na które bardzo gorąco zapraszam. Super. Więc to już niebawem. No Egipt jest bardzo energią, która tak naprawdę jest dla mnie, przynajmniej jak ja widzę Egipt, to jest miejsce ładowania. Tak jak ja bym chciał się tam pojechać i przepracować coś, na przykład obfitość, tak jak w twoim przypadku, to jest świetne miejsce, bo to jest takie połączenie tak jakby kilku światów. I tym bardziej łatwiej jest tam przepracować tą odpowiedź, na którą zapraszasz. I fajnie to wygląda. Jest to łatwiej i szybciej, bo ja zauważyłam po sobie, jak następowały te kreacje, jak moja myśl, którą nawet nie skończyłam do końca myśleć, już się właściwie działa w rzeczywistości. I powiem ci, doszłam do takiego własnego wniosku, że cały Egipt jest to po prostu piąty wymiar, pole piątego wymiaru. Dlatego tam te kreacje następują bardzo szybko. Może tak być, bo właśnie ja to widzę tak jako połączenie, w którym dzieje się wiele rzeczy w tym samym momencie i niekoniecznie w tym samym miejscu, nie? Więc to bardzo fajne. O właśnie, i tym to potwierdziłeś, biorąc pod uwagę twoje umiejętności zaglądania do wyższych wymiarów, no. Tak, to jest bardzo fajne, więc fajnie to wygląda. No, pięknie. Widzę, że się rozmarzyłeś już w tym Egiptem. Tak. Ja już tam jestem, fajnie to. Warte przemyślenie, nie?
Tak. Super, dziękuję Ci Darku bardzo gorąco za Dziękuję. Twoją wiedzę, za poświęcony czas, że chciałeś się podzielić z naszymi widzami odnośnie tego właśnie, jak działać cuda, co to są cuda, w jaki sposób się otworzyć i w jaki sposób nie blokować dostępu naszego do tych cudów. Dziękuję Ci bardzo. Powiedz jeszcze właśnie, jak można się z Tobą skontaktować. Dziękuję. Ja tylko zakończę jeszcze jednym zdaniem, że ważne, żebyśmy wszyscy pamiętali, że to my jesteśmy cudem dla siebie. I patrząc w lustro, spróbujcie przynajmniej przez tydzień, nieważne, czy w to na ten moment wierzycie, czy nie, po prostu powiedz do siebie, jestem cudem. I na te cuda się otwieram. Bo jeśli ty tylko chcesz, żeby coś się zadziało, to to się nie zadzieje. Bo to jest tylko jedna wąska rzecz, którą gdzieś tam chcesz. Ale jeśli ty się otworzysz i powiedz, otwieram się na to wszystko, co jest dla mnie najlepsze, tak naprawdę zadzieje się dla ciebie to, co najlepsze. I tym chciałam zakończyć to. Jeśli ktoś ma ochotę na sesję ze mną, to znajdziecie mnie pod moim imieniem i nazwiskiem. Znajdziecie mnie też na mojej stronie internetowej dolinacudów.pl czy na YouTubie, na Facebooku. Też jak najbardziej serdecznie zapraszam. Zapraszamy bardzo. Wszystkie linki oczywiście zamieszczę w opisie tego filmu, żeby było łatwo sobie się skontaktować. Więc dziękuję Tobie, Darku, raz jeszcze bardzo gorąco i za to piękne, kończące właśnie zdanie. Państwu również dziękuję. Zapraszam do mnie na warsztaty stacjonarne, online'owe i oczywiście do Egiptu, gdzie bardzo szybko przepracujemy to wszystko, co mnie służy, żeby osiągnąć obfitość. No i jak myślę, wrócimy milionerami, więc Darku, jak coś, też pakuj już walizkę ze swoją rodzinką. Fajnie to wygląda. Bo wiesz co, jeszcze tylko tak wtrącę, bo właśnie tam jest to złoto. To złoto, które tak. Im bardziej człowiek się otacza wibracyjnie czymś, co chce przepracować, tym łatwiej to idzie. A ja też mówię, jak chcesz przepracować obfitość, to pojedź tam, gdzie jest złoto, pojedź tam, gdzie na jakieś bogatsze dzielnice, pobądź w tych przestrzeniach. A Egipt właśnie taki się pokazuje. Pięknie. Dziękuję bardzo, wszystkiego Dziękuję. Dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.